Dziękuję. Proszę Państwa, chciałem tylko do tego dodać parę takich faktów. Na tej liście osób w centrum, które zostały nominowane, był pan Janusz Jóźwiak, pani Bożena Kamińska, była pani Izabela Kopus-Salkin, pani Maria Sochaniewicz, a do Rady Nadzorczej pan Szczepan Janeczko, pani Halina Anna Stępień i pan Wacław Szymankiewicz. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie te osoby oprócz jednej zostały przyjęte do Rady Dyrektorów po raz wtóry, po raz kolejny. Tutaj macie Państwo na ekranie treść petycji, którą też wyłączy. Treść petycji, włączymy światło, żeby może lepiej troszeczkę było widać. Petycja jest dzisiaj gotowa. Jeśli Państwo chcecie podpisywać tą petycję, to za chwilę tutaj Elżbieta będzie mogła przejść z nią dookoła. Państwo będą mogli się z nią zapoznać, przeczytać ją jeszcze raz. I ja wiem, tutaj wspomniał Andrzej, że to jest 4000 podpisów, proszę Państwa. Ja wiem, ja sam zbieram podpisy, to jest ciężko, ale to jest wykonalne. To jest wykonalne i my to zrobimy, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, no, my nie mamy tyle pieniędzy, żeby znowu startować ze sprawą sądową. Składki zostały przekazane przez Radę Dyrektorów. Moim zdaniem to jest zdrada, proszę Państwa, inaczej ja tego nazwać nie mogę. Ci ludzie tam dostali się na naszych plecach, zwłaszcza myśmy ich tam wnieśli po to właśnie, żeby te składki zostały wstrzymane, żeby ta sprawa została załatwiona. Oni po prostu te składki przekazali. To w trakcie, proszę Państwa, wiedząc o tym, że my jesteśmy w sprawie sądowej z panią Kamińską i to jest koniec roku i ona nie miała pieniędzy i myśmy mieli autentycznie szansę tą sprawę wygrać, proszę Państwa. Także oni to zrobili z pełną premedytacją, przekazali jej pieniądze. Także jak będzie słuchali jakieś plotki, że tam ktoś chciał wzmocnić panią Komińską i tak dalej. Nie, proszę Państwa, myśmy z własnymi pieniędzmi złożyli się, żeby tą sprawę otworzyć. A Rada Dyrektorów, no nie cała Rada Dyrektorów, część Rady Dyrektorów, niestety większość, doszła do wniosku pomimo tego, że nie było kontraktu, żeby te składki przekazać. Także treść jest tutaj. Za chwilę Elżbieta, jeśli możesz, Elżbieta przejdzie tutaj z tymi petycjami. Jeśli Państwo będziecie chcieli podpisać teraz, to proszę. Jeśli nie, to proszę ją przeczytać, zwrócić potem, podpisać. Jeśli nie, no to mówię, będą one tam leżały przy wyjściu, bo bardzo bym prosił. Jeszcze wracając do sprawy centrum. Ja proszę Państwa, nie wiem, czy ilu Państwo było tutaj na poprzednim zebraniu w tym miejscu. Myśmy mieli taką niewielką prezentację wideo, na której ja pokazywałem, ponieważ my wszystko nagrywamy i to się, proszę Państwa, potem na YouTube każdy może sobie zobaczyć przebieg każdego z zebrań. To jest właśnie powód, dla którego na ostatnim zebraniu w piątek no, pani Wierzbowska nie chciała nam pozwolić, żebyśmy nagrywali. Zajęło to 40 minut, zanim członkowie niestety podjęli decyzję, że kamera zostaje. I to zostało nakręcone. Jeśli z Państwa już nie byli w piątek, proszę wejść na YouTube. Tam jest taki kanał, który się nazywa Członkowie przez L, Członkowie CPS. Zapraszam wszystkich. Tam są wszystkie zebrania, praktycznie rzecz biorąc, od 2011, od początku, nawet 2010 rok. Także możecie sobie Państwo zobaczyć wszystkie zebrania, tam przebieg całkowity zebrań. No, dlatego ci Państwo nie chcą, żeby te zebrania były nagrywane, ponieważ co innego mówią przed wyborami, co innego mówią, jak dostaną się do Rady Dyrektorów. No i tutaj jest taki też przykład ciekawy, ponieważ z dnia, proszę Państwa, z gazety Gwiazda Polarna, czerwiec 2011, 4 czerwiec, mamy piękny artykuł, w którym pani Wierzbowska wyraźnie mówi, zaraz pod jej zdjęciem, wyraźnie mówi, że ona jest całkowicie przeciwna przekazywaniem składek, jeszcze do tego tutaj obarcza pana Mleczkę, że pan Mleczko te składki przekazał i że to nie powinno się dziać. Także na internecie można to sobie otworzyć też, proszę Państwa, 4 czerwca 2011 ze zdjęciem naszej pani dyrektor, gdzie ona wyraźnie mówi o przekazywaniu składek. To i w październiku też, to było parokrotnie w różnych gazetach. Państwo wejdzie sobie na YouTube, tam jest parokrotnie na YouTube, jest o tym też mówione. No i potem niestety takie składki zostały przekazane. O co nam chodzi? Proszę Państwa, te składki pomagają naszej organizacji się utrzymać. Te składki muszą być przekazywane, ale my mamy prawo wiedzieć, na co te składki są przekazywane. Przecież widzicie Państwo, że ta organizacja przestała działać. Ona przestała działać. Mamy tutaj na przykład panią Halinę Zawadzką. Cześć Halina, dziękuję, żeś przyszła. Pani Halina była przewodniczącą Centrum Polsko-Sowieckiego. No i jak Państwo nie wiem, czy pamiętacie, ale też zadała bardzo dużo bardzo ciekawych pytań od lat zadawanych przez członków. No i z tego powodu, no za chwilę, jak do tego dojdziemy, będzie chciała, no to bardzo proszę, mikrofon jest otwarty dla wszystkich. Także proszę Państwa, przeczytajcie sobie to. Jak chcesz, to proszę przejść dookoła. Jak? Proszę?
Nie. No ta petycja tutaj można zobaczyć. Także proszę Państwa, proszę tylko zwrócić tą petycję sportową. Są numerowane, ja bym chciał, żeby one sportem wróciły. Jeśli Państwo chcecie ją przeczytać, zapoznać się z nią dokładnie, zanim ją podpiszecie, to proszę ją zwrócić. Słucham? Mam pytanie odnośnie tych petycji. Czy wyrzucony członek, nie członek centrum, może podpisać? Żeby wcześniej to powiedzieć, bo to jest właśnie to pytanie. Wie Pan, ja sam jestem wyrzucony. I muszę Państwu powiedzieć, że ja niestety nie będziemy mieli innego wyjścia, jak wszczęcie sprawy sądowej przeciwko mojej prywatnej, także to nie dotyczy tutaj nigdy. Jeśli ktoś chce się dołączyć prywatnie, proszę bardzo. Także... To znaczy, no proszę Państwa, no cóż ja powiem, Pan ma list, że Pan został usunięty z... Proszę Pana, ja na Pana miejscu po prostu tą petycję podpisał. Jeśli Pana podpis zostanie odrzucony, no to cóż Panu powiem, no to będziemy wtedy udowadniać, czy Pan był członkiem, czy nie. Natomiast ja uważam, że prosiłbym Państwa, ci, którzy chcecie poświęcić trochę swojego czasu, macie jakichś znajomych i tak dalej, pomóżcie nam zbierać tą petycję. To trzeba zebrać 4000 podpisów. Poza tym, jeśli będziecie widzieli ludzi, którzy zbierają tą petycję, którzy stoją na zewnątrz, nie wiem, starajcie się jakoś pomóc i przynajmniej wesprzeć dobrym słowem, bo naprawdę te petycje są zbierane cały czas i ludzie są po prostu z tym zmęczeni. Ja to rozumiem. Tylko proszę Państwa, jeśli chcecie coś zmienić, żyjemy w państwie prawa. My nie będziemy robić. Wczoraj w piątek pani Wierzbowska nam mówiła, że ona nie będzie nic robiła przeciwko prawu i to jest bardzo dobrze. My też nie chcemy robić nic przeciwko prawu. Dlatego zbierzemy tą petycję, czy się komuś to podoba, czy nie, czy wie, i mam nadzieję, że Państwo nam po prostu pomogą. Bo to jest ważna, naprawdę bardzo ważna sprawa. Co jeszcze chciałbym powiedzieć na temat centrum? Proszę Państwa, mam tutaj taki dokument też, dzisiaj mamy tutaj z nami Pana Krzysztofa Olechowskiego. Chciałbym powitać właśnie Pana Krzysztofa. Pan Krzysztof jest w ogóle osobą, która w tamtym roku wygrała w wyborach, jest naszym przewodniczącym dystryktu Partii Demokratycznej. Także mamy w końcu jakiegoś człowieka, który może nas reprezentować w polityce. A propos Pana Krzysztofa, no bo też wiecie Państwo, Pan Krzysztof pracuje w organizacji, która kiedyś była częścią centrum. Była, po prostu zajmowała miejsca w centrum i płaciła dosyć spore pieniądze centrum. I później były różnego rodzaju plotki, różnego rodzaju szykany, że to podobno ci ludzie wyprowadzili to, wyszli stamtąd, uciekli, zabrali pieniądze. Nie chcą. Proszę Państwa, tu jest list, ja może nie powinien go pokazywać, ale tak jak mówię, tak się skończy w sądzie pewnie. Także tu jest list, który wyraźnie mówi, że podpisany przez panią Kamińską. Ja mogę go opuścić do oko, muszę sobie go poczytać. List, który wyraźnie mówi, że pani Kamińska wyrzuciła po prostu z Centrum Polsko-Słowiańskiego, wyrzuciła organizację, która płaciła jej ponad 100 tysięcy dolarów rocznie renty. Te pomieszczenia stoją teraz praktycznie żywiąc puste. Tu macie list, który podpisany jest przez panią Kamińską. Jak chcecie Państwo, to proszę bardzo, przejdźcie, że tylko nie wierzę, żeby on wrócił do mnie z powrotem. Także, bo są różnego rodzaju plotki, wiele takich właśnie programów zostało stamtąd usuniętych, bo to zrzuca się na ludzi, że oni nie przychodzili i tak dalej. Tak samo program języka angielskiego w podobny sposób został załatwiony. Także tu jest podpis, można sobie przeczytać to i zobaczyć. Plotki, proszę Państwa, że ktoś nam ukradł jakiś program, został wyprowadzony i tak dalej, są nonsensem. Ten program został po prostu w bezczelny sposób wyrzucony, zostało mu wymówione ręką. Także co tu jeszcze chciałem powiedzieć na temat centrum? No oprócz chyba tej petycji i prośby do Państwa, żebyście pomogli, to chyba będzie wszystko. Chciałbym teraz pokrótce, proszę Państwa, nawiązać do tego, co stało się w piątek. Pani Wierzbowska po 6 miesiącach od złożenia naszej petycji zwołała zebranie specjalne. Ja jestem jej bardzo wdzięczny za nasze zebranie informacyjne. Ja jestem za to bardzo wdzięczny, chociaż powinno być to zwołane dużo, dużo wcześniej. Zaoszczędziłoby to nam dużo kłopotu. Jeszcze raz Państwu mówię, te inicjatywy są inicjatywami członkowskimi. My nie mamy pieniędzy na zatrudnianie adwokatów. My przygotowaliśmy tą petycję zgodnie, proszę Państwa, z naszym statutem Unii Polsko-Słowiańskiej. Ja Państwu przeczytam teraz wyraźnie, co statut Unii Polsko-Słowiańskiej mówi na temat zwoływania zebrań specjalnych.
My członkowie niestety nie mamy dojścia do tych wszystkich dokumentów, które nam wczoraj zostały przedstawione. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że pani Wierzbowska nie zrobiła tego zebrania wcześniej i powiedziała nam, jak petycja powinna być zorganizowana. Ale no mówię, ja i tak jestem jej wdzięczny, że coś takiego zrobiła. Myśmy, proszę państwa, przygotowali petycję na podstawie jednej najważniejszej dla nas, najważniejszego prawa, czyli statutu. I tutaj ja państwu, to statut jest po polsku, jak chcecie, to ja też go puszczę dookoła. Proszę państwa.